Cześć i czołem. Witam was serdecznie. Słuchajcie, kolejne podejście. Dzisiaj przed tym próbowałem się wyluzować, uspokoić, postanowić grać spokojnie. I nie doszukiwać się błędów. Tak. Chcę zobaczyć, co z tego wyniknie. Czy coś mi się uda zrobić, czy też mi się nie uda zrobić. Oczywiście to też jest zależne od mapy, prawda? I teraz tak, wiecie co? Chciałem jeszcze zobaczyć taką jedną rzecz. No to jest tak. Mamy amunicję. Ja wiem, że amunicja znika po wystrzeleniu, ale chcę zobaczyć tak. Mamy jedną amunicję tu, jedną tu, tutaj, tutaj, czyli 4, 6 podajników ogólnie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. I teraz, kurczę, jeszcze tego nie sprawdzałem. Chciałbym zobaczyć, jak to właśnie w bitwie wygląda, jak wezmę mniej, amunicji, nie? Dobra. Nie będzie żadnego cięcia, żeby nie było, że skleiłem film, że no tu akurat dobry mi wyszedł i go tam wkleiłem. Dobra. Weźmiemy 20. Kilka pierwszych amunicji. O, sorry za ziewanie, ale... Ej, mnie muli cholera. Dzisiaj 25. Nie, nawet weźmiemy mniej. Czyli to po 5 albo 10 sztuk było w podajniku. Już teraz nie pamiętam, bo testowałem to akurat. 15. No dobra, no niech będzie tak. Niech będzie tak. Punkt losowy. I teraz tak, zobaczmy. No bajeczka! Teraz to... W sumie tak, kurczę, 4 podajniki zniknęły, dobra. Ale jest to, słuchajcie, też realistyk, więc... no tutaj, kurde, trochę nie przemyślałem też. Bo to... Jednak będę próbował się wstrzelić, no, z daleka. Ktoś wyszedł z pojazdu, bo słychać było huk. Zdetonował się ktoś i tu może mi tych... 30 braknąć, chociaż no zobaczymy, będę musiał wyczuć. O, mamy tam gościa. Ach, Holender Joko, ci to są kurde kozaki, te są goście. I teraz punkt A, no będę się starał, no ja zawsze się staram, a później jednak jadę do przodu. Nie mogę się powstrzymać. O, boty naprawdę fajnie strzelają, jak widzicie, co robi bot. Teraz on mi będzie przeszkadzał strzelając. Kurde, nie spojrzałem na mapę i wystrzeliłem bez sensu. Ej, Jezu. Tak, w niebo strzela bot. Punkt A. Punkt A. Przejmują. No i teraz w sumie nie ma takiego za bardzo wyboru, bo no... Kurde. 303. Pozdrawiamy. Cichy Harry. On tutaj będzie nasze przestworza bronił. No właśnie, przejmują punkt i teraz jest trochę dupa, bo i tak muszę. Widzę cię, Harry, widzę cię. I muszę i tak wyjechać tutaj, no bo to jak będą wyjeżdżać pojedynczo, to będą mogli padać po prostu jak muchy jeden po drugim, a tak jak w kupie się wyjedzie, to jest jakaś szansa. No, dobra. Cholera, nie zniszę armaty teraz. Żeby jechać bardziej, kurde. Niedobrze.
super to zrobiłem teraz, prawda? Zasrany dym mi zasłania i to jest. Aha. Isa to raczej nie szturchnę z tej amunicji. Kurde. No właśnie, już się zaczyna. Fuck. Nie, nie trafię go. Muszę załadować te pociski. Bot mi zasłania. No kurde, nie mogę się strzelić, no. Dobra, oni są na punkcie A. No facet. Spoko, wspaniale. IS-2. Ja pierdzielę, no nie... No nie mogę, no nie mogę się wstrzelić w ogóle. Nie wiem co jest. Tu jest coś. Przeładujemy na te pociski. No kurde, no jak punktu nie zdobędziemy, to będzie kupa. No, pięknie, wspaniale. I trafił i tak w amunicję. No, nie. A właśnie. Jak nie amunicja, to zbiorniki nie podpalą mi się, tak jak bardzo często bywa to w ruskich, tylko po prostu eksploduje. Dobra, przechodzimy do następnej bitwy. Dobra, losuję, no losuję. Oj, 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 oj. No. Chyba nas nie wylosuje. Kursk. O. Na Kursku trzeba wziąć więcej amunicji. Szkoda, że kurde tej amunicji nie można sobie samemu ustawiać na zasadzie, w których podajnikach ona ma być ułożona. To już by było po prostu, no, ekstra. Nie, 19, muszę to sprawdzić. 19 tych i 19 tych. Zobaczymy, czy po 10 to było, czy podajniki były 2, czy się... A nie, są 3 teraz. Czyli to jest 38. Tak, po 10 sztuk 38, czyli trzeba ładować, jak się chce mieć, powiedzmy, dwa podajniki, to trzeba załadować dwa razy po, powiedzmy, 19 sztuk. Jak chcemy mieć trzy podajniki, to musimy wykroczyć poza cyfrę. Kurde, też nie pasuje. Czy po 15 to było? Cholera. No dobra, mniejsza o to. O, sobie posprawdzam to. Jak to jest z tymi... z tą amunicją. I to byłby dobry myk wtedy. Ja mi się ciężko coś oddycha w ogóle. Cholera. O my figy. Dobra, tutaj trochę czasu minie, zanim dojadę do punktu docelowego. Tak więc może tutaj w tym momencie zrobię cięcie, żeby nie było tyle oglądania. Bez sensu. Dobra. Dojeżdżamy do punktu B. I on pewnie jest BB. O! O!
No nie wierzę w to. Co ten dwa razy nie trafił? Czy trafił go, a nie może zniszczyć? O co tu biega? Dobrze. I z dwa. Ups. Aha, ZSU-37 to jest dziad. Ja tego nie lubię, dziadostwa, to o Jezu. No i dostał? I zobaczcie, dostał zbiornik i on się nie wybucha. Po prostu nie wybucha. Ja dostałem zbiornik. Koniec ze mną. Dobra, tego ZSU musimy dokończyć. Dobra, i teraz na EPCR-y szybko, bo tam jest IS-3. IS-3 mogę z przodu, jak pod dobrym kątem się ustawi, nie przebije go, dlatego że on ma te płyty takie zajebiaszcze. Dobra, dwóch mu ściągnąłem łebków. Wychylmy się. Ach, kurde. Nie dostał, nie dostał. Tam jest czołg ciężki, okrążają nas tutaj. Co nie jest zbyt ciekawą sytuacją, bo teraz wprawny strzelec i nas nie ma. Przebiliśmy. No. Kurde, w gąski poszło, ale lipa. Przewyżej celować. Ja pierdzielę. Szybciej, szybciej! No nie! No nie! Ten ile tam może być? Tak gdzieś? Cholera! Po pancerzu poszło. Oblać! Dobra. No teraz robię błąd. I to straszny błąd. Spoko. Przy bardziej w jego stronę celować tutaj. O! Ach, pięknie mnie trafił. Dupa. Naprawiamy, naprawiamy. Ciut wyżej muszę wycelować. Może tak go wstrząsnę. Hey, No. wake up. Nie to. O! O! Wake up! Uwielbiam to. Zaczyna się. Mother klakier. Kurde, tamtego. Ciekawe, czy mi się teraz rozdzielczość nie zmieniła. Jezus. O, w mordę! Na Kursku jest za mało tego. Za mało tej amunicji chyba. O, zobaczcie, dostał amunicję. Nie, to nie jest narzekanie, żebyście nie mówili. To jest właśnie pokazanie tego, że coś tu jest nie halo. No bo jest nie halo, no skoro dostaje w amunicję i tym bardziej, że to były chyba miotające. No to jak? O co chodzi? Kurde! Myślałem, że się będzie cofał. Dalej, dobra. Come to papa. Come to papa. No nie. Nie wiem, wystrzelę wszystko, całą amunicję. WP ruski, co to? Wspaniale. Moje celowanie do przeciwnika jest po prostu, no naprawdę, na poziomie, kurwa, mastera. Skubany. Ustawił się na wprost i teraz będzie problem, żeby go przebić, słuchajcie, ale może. No też nie wchodzi pod wieżę. Ho, ho, ho. Panie, ciut wyżej. Ciut, 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 może bok wieży. Kurde! O, blać! Teraz sobie postrzelam do niego. Punktów na łoje.
No! W końcu. I zo... widzieliście na dole? Amunicja na czarno się pojawiła. Proszę, teraz, dopiero. Dobrze. Mamy trzech. Tam nasi przejmują, więc możemy sobie zacząć... już zacząć, to już nie zaczniemy nic. Myślałem o pewnych łowach, ale... no, cóż. Postrzelamy sobie najwyżej do tego, do botów. No bo co nam zostaje? Chociaż nie, ktoś się zrespił tam, więc pojedziemy sobie. A co tam? O Jezu. Tamten się nie rusza. Albo to jest... nie, albo to jest jakieś działo. Cholera wie, co to jest. Nie no, niszczyciel tam jest ewidentnie. To nie ma... nie ma co ukrywać. Tylko ciekawy jestem, czy znowu nie stracę życia przez to, że tak jadę do przodu. No, no. A, spieprzaj stąd. Spieprzaj stąd. Już myślałem. Ale mi błotniczki oberwało. No nie, a nieładnie z jego strony. Naprawdę nieładnie. Wiecie co? Tak sobie pomyślałem, w sumie teraz mi to wpadło do głowy. Mogliby zrobić taki skill jak uczenie się schematu czołgu. Czyli powiedzmy dowódca czy ktoś, kto jest w czołgu. Jak na przykład u nas naciskamy O, to widzimy u przeciwnika gdzie jakie ma moduły i wiemy gdzie strzelać. Ale tu chodzi mi o naukę każdego czołgu z... no pojedynczo, wiadomo, nie? Nie od razu tak, że sobie wbijemy perka i już wiemy w każdym czołgu, tylko pojedynczo. Wybieramy sobie, jaki czołg chcemy się uczyć i tam expa wbijamy. I wtedy mamy sobie... Susto. A dlaczego mi się nie podświetla ten gość? Co, on już nie żyje? No... no nie, no zabili go. Kurwa, co to jest? Aha, tamto gówno. Dobra, trzeba będzie się wycofać, bo to tu jest resp. Tak więc, żeby... chociaż chyba nie będzie niespodzianki. No ale to tak czy tak, to on jest nieśmiertelny. Więc sobie kogoś może z nas upolować. Dobra, bitwa jako taka, że będę brał tabletki na uspokojenie i sobie w to pogram. O Jezu, ale mam zmienne humory, nie? I nastroje, jak baba w ciąży, no. Taki mam charakter jakiś dziwny. Dobra, zobaczymy tylko wynik. Spoko, to cięcie. Dobrze, mamy oczekiwanie na wyniki i czekamy.
Nie, słabizna będzie, to słabiutki wynik. Chociaż ja na te punkty to nie patrzę, bo to jest jakieś przyjmowanie na klatę, wymiana ognia, bla bla bla, strzelanie do kogoś, przebicie, nie przebicie. To jest takie, no słabo, 1600 pojedynczego expa. No ale jest jak jest, dobra, trudno. Dzięki bardzo, na razie.